jesteśmy w Rudzie Śląskiej, w Wirku. Wokół nas parking, sklepy, targowisko. Miasto, które żyje. Żyje swoim życiem XXI wieku. I tylko kamień uświadamia nam, gdzie tak właściwie się znajdujemy, w jakim miejscu. Tutaj od końca XIX wieku do 1939 roku znajdowała się Wirecka Synagoga. Miejsce modlitwy, miejsce spotkań kilkudziesięciu rodzin wireckich Żydów, które zamieszkiwały ten skrawek ziemi. Dziś nie ma synagogi, dziś tylko ten kamień upamiętnia to miejsce. Naród żydowski, naród wybrany, żył wśród nas przez setki lat, żyje nadal. Choć dziś społeczność żydowska jest bardzo nieliczna, tu na Śląsku i w innych częściach naszego kraju, w centralnej Europie. Naród wybrany, naród żydowski, należy do tych, które w swojej historii doświadczyły prześladowań, doświadczyły największych katastrof, największych kataklizmów, a taką największą katastrofą było Shoah, Holokaust. To, co wydarzyło się w czasach nazistowskich w Niemczech i w całej środkowej Europie. Naród wybrany. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, czytamy takie słowa. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Co to znaczy być narodem wybranym, ludem nabytym przez Boga? Czy to oznacza to życie w jakimś szczególnym kokonie chroniącym przed wszelkiego rodzaju przeciwnościami, niebezpieczeństwami? Wiemy doskonale, że nie. I to miejsce jest szczególnym świadectwem tego. To i setki innych w całej środkowej Europie podobnych do tego. Bycie narodem wybranym to szczególna misja w tym świecie. Misja głoszenia Bożej rzeczywistości. My jako chrześcijanie szczycimy się tym, że przez Chrystusa to my dzisiaj jesteśmy narodem wybranym. Wybranym przez Niego, ludem nabytym przez Chrystusową krew. I to także nie oznacza, że nasze wybranie predestynuje nas do tego, że będziemy żyć w jakimś szczególnym kokonie, ale to wybranie oznacza dla nas szczególną misję głoszenia, zwiastowania Chrystusa, zwiastowania Bożego Królestwa w tym świecie. Nieraz spotykać się to będzie ze sprzeciwem, nieraz spotykać się to będzie z tym wszystkim, co spotykało przez setki lat Żydów, odrzuceniem, prześladowaniami nieraz. Może taka epoka dla chrześcijaństwa się zbliża. Z tego musimy zdać sobie sprawę. Ale to zadanie bycia wybranym narodem ze szczególną misją zostaje nam przez Pana Boga w szczególny sposób dane. I nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy zapomnieć o tym, że ponad wszystko, mimo wszystko, mamy głosić Chrystusa. Tak jak swoje świadectwo przez setki lat składają i składali nasi starsi bracia w wierze Żydzi. To uświadamiamy sobie dzisiaj, w 10. niedzielę po Trójcy Świętej, niedzielę Izraela, niedzielę, która mówi nam o Bożym wybraniu.